Hejcie, witajcie. Ja jestem Sebek, witam was w kolejnym odcinku z gry LEGO Marvel Super Heroes. Jesteśmy w posiadłości X-Menów. Jeżeli widzicie, jak zakupiłem w końcu mnożnik dwukrotny. I myślę, że tyle tytułem wstępu. Zajmujemy się w końcu poziomem, tylko będziemy potrzebowali Jean Grey i jej telepatycznych mocy. Dobra. Get in here. Officially, Professor Charles Xavier's Institute for Higher Learning is an ordinary boarding school, but the truth is, it also serves as a home and shelter for young mutants with extraordinary powers, collectively known as the X-Men. Come on, we need to rescue the students. Deadpool. I Juggernaut. Cyclops, Jean, you need to rescue any trapped students. The professor, I sense he's in danger. Do not worry, man. I am safe in the Cerebro Chamber, with an Dobra. Object of great power called the Tesseract. Open the emergency escape tunnels to lead the students to safety. The escape tunnels are hidden, of course. Find and open them quickly. Ostatnio oglądałem Avengersów. Ostatnio oglądałem też Kapitana Amerykę, Zimowego Żołnierza. I dochodzę do wniosku, że tak naprawdę bycie prawdziwym fanem Marvela zaczyna się wtedy, kiedy oprócz oglądania filmu szuka też, jakby czeka się też na pojawienie Stana Lee, jego cameo. I potem można poznać prawdziwego fana Marvela, że nie tylko ogląda film, ale też wypatruje uważnie pojawienia się Stana Lee. Dobra. Klocki. Dobra, teraz tak, trzeba zrobić coś, bo my nie przejdziemy przez ogień. W ogóle to jest śmieszne, dlatego, bo na przykład Human Torch, czyli postać tak naprawdę ognista, nie jest w stanie przejść przez ogień. Ale w sumie prawdopodobnie wtedy byłaby trochę zbyt OP. Tak naprawdę właśnie tutaj będą dwie postacie mogące zajmować się ogniem. Będzie to Storm i będzie to Iceman. I Icemana też będę potrzebował potem do odblokowania Carnage'a, który osobiście jest moją ulubioną postacią chyba w tej grze. Oj, Boże, to są jakieś skomplikowane kształty. Dobra, come on. Wycięliśmy złote klocki, żeby potem z klocków, które nie przypominały dźwigni, zrobić dźwignię. Seems legit. Dobra. Juggernaut to jest zarazu niesamowita postać. Po prostu tak głupiej postaci chyba w tej grze jeszcze nie widziałem. Nie wiem, czy to jest po prostu kwestia tego, że ta gra jest zrobiona dla, jakby z myślą o dzieciach, dlatego te postacie są takie przerysowane. Natomiast Juggernaut jest absolutnie nudną, jest absolutnie idiotyczną postacią. No raczej nie trzeba obsługi mocy Jean Grey, ale i tak. Mini zestaw, można i tak.
Dobra, ja chcę cyklopa. I... On, czyli kto? Tutaj byłaby nam potrzebna postać, która umie miotać linami, czyli któryś z pajęczych, która jest pod Sashi pajęczych. Dużo, dużo jest tych postaci, które mogą tutaj zadziałać. Też Juggernaut pojawił się w The X-Men The Last Stand. Jego supermoc była naprawdę dziwna. Dobra. Tak, niedługo też pojawi się The X-Men Apocalypse. Na pewno obejrzę, nie wiem czy wybiorę się do kina, na pewno obejrzę. Ostatnio na filmie Marvela byłem na Deadpoolu. Deadpool był niesamowity. No a tak to na razie żadnych planów filmowych do kina nie mam. Znaczy jest parę fajnych filmów, w ogóle tak naprawdę jest chyba... Znaczy pierwsze, to jest tak naprawdę... Jedna z tych wielu sytuacji, w których tak naprawdę wychodzące gry są dla mnie jakby mniej interesujące niż filmy, które wychodzą, bo filmów naprawdę sporo się pojawia w tym roku już. Doctor Strange na przykład. Jak zobaczyłem właśnie trailer do Doctora Strange'a, to był właśnie bardzo spoko. A perspektywa tego, że Doctora Strange'a ma zagrać Benedict Cumberbatch, który z powodzeniem gra Sherlocka, to myślę, że to może być całkiem spoko. Spoko serial, czy twój spoko film, także może się wybiorę na Doktora Strange'a do kina. Bo tak, co tam jeszcze ja widziałem? No oczywiście Assassin's Creed, ale to w przyszłym roku. Znaczy sam Assassin's Creed jest reklamowany na ten rok, ale jakby to dlatego, że premiera światowa jest wcześniej od polskiej. Oczywiście są też Gwiezdne Wojny, Łobuz 1, ten tytuł oczywiście jest przezabawny. Znaczy no wiadomo, że to jest jakiś inny. Dobra, także to. Chciałbym jeszcze raz zobaczyć ten film. Wiem, że jest film zwany, którego polski tytuł to jest BFG. Tam chyba jest bardzo fajny gigant, to jest polskie tłumaczenie. Oczywiście, kto grał... Właśnie teraz nie... Cały czas nie jestem pewien, czy Big Fucking Gun to jest Duke Nukem, czy to jest Doom. W każdym razie, któraś z tych legendarnych strzelanek. Właśnie BFG to dla graczy raczej jest to skojarzenie. Także to. Dobra. Dobra, okej. Teraz będziemy... Dobra, okej. Także mamy już dostępną Storm. Storm nie jest znaczy nie lubię tak za bardzo Storm, dlatego że żeby ona działać piorunami, musi się naładować, tak jak Thor. A to jest całkiem irytujące. Dobra, okej. Okay. Rozwaliliśmy pianino. Że jak ja tego nie lubię. Znaczy, to jest śmieszne, ale po prostu ja po Władcy Pierścieni i po tych wszelkich muzycznych przedmiotach, których młody używał, żeby zablokować moją postać przy tańczeniu, to było takie... Jezus Maria, nie. Także ja mam w tym momencie awersję do rzeczy, które są śmieszne i elektryczne. Dobra, okej. Ona może gasić pioruny. Znaczy, gasić pioruny. Ona może gasić ogień. Jakby ona domyślnie, bez naładowania się, atakuje tornadami.
Dobra, ale ja potrzebuję Jean. To już powinno się samo zrobić do końca, jednak nie. Dobra, okej, mamy to. No to i trzeba będzie teraz naładować Storm. Także z filmów, no właśnie. Tak trochę jest śmieszne, bo ja to oglądałem, ten jakby wszystkie trailery filmów nadchodzących, a nie pamiętam zupełnie. Dlatego właśnie BFG, Gwiezdne Wojny, Doctor Strange, Assassin's Creed. Naprawdę musiałbym zobaczyć, co to są za filmy, ale to... No tak, no jest też ten potrafi się unosić w powietrzu. Dobra, ja potrzebuję Cyklopa z powrotem, dajcie. Come in, X-Men. Is anyone there? Beast, we read you. What's your situation? What's your 20? No time to explain. I've locked the school down so the doors won't open. You'll need to force your way through. Znaczy tak naprawdę bardziej chyba, jeśli chodzi o filmy, tak jakby polskie premiery, to tak mi osobiście się wydaje, że mnie będzie interesował rok 2017. Dlatego, że są nowi Szybcy i Wściekli, na których oczywiście pójdę, są... Ma być właśnie światowa premiera jakby polsko-amerykańskiego Wiedźmina, znaczy głównie amerykańskiego, fakt, że tylko reżyser jest polski. No oczywiście cała gama filmów Marvela i tak dalej, ale to tam jakby inna sytuacja. Film o Czarnej Panterze Marvela może być fajny. Ale to... To. Tak ciężko mi trochę powiedzieć, no ale dobra. Dobra, wyjdźmy już po prostu. Bo to jeszcze właśnie będzie do dyspozycji. Iceman. Znaczy oczywiście też wychodzi cała gama kreskówek. Wiem, że tam była jakieś... Co robią wasze zwierzaki, czy coś takiego. Wiem, że końcówka właśnie trailera było wykorzystane. Jump System of a Down. Całkiem śmieszny. I ciekawy pomysł. No nie, po prostu... Atakuje mnie moja własna dziewczyna, spoko. Można i tak. Dobra, okej, ci są już załatwieni. Teraz tak. I need... Bobby, no! Hot enough for you, Bobby? This isn't cool! Dobra, okej, także dostajemy... Sorry I gotta be so cold with you, buddy. Może po prostu jego żarty są straszne. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, Juggernaut się jeszcze pojawił. A, i walczę z Colossusem. Colossus oczywiście się pojawił w Deadpoolu. Ja tak oglądałem Deadpoola na początku, jakby widząc trailery i to co brat mi opowiadał, byłem pewien, że jakby dla mnie Deadpool jest przede wszystkim znany z gry. I kiedy w Deadpoolu pojawił się świecący blaszak, no to byłem pewien, że to jest właśnie Cable. Ale okazało się, że to był... Colossus. Dobra, chyba tak naprawdę tutaj więcej nic nie zrobimy. A też nie mogę tego zamrozić jakoś. O, dopiero teraz poszło. Dobra, okej, mamy loot. Właśnie, tutaj by coś było dla... Ale właśnie, tutaj trzeba byłoby silnej postaci, której nie posiadamy. Także... No bo Colossusa nie da się zdobyć. Colossusa da się tylko kupić. Znaczy nie da się go zdobyć w poziomie, o to mi chodziło. Dobra. No tak, tutaj trzeba byłoby Cyklopa.
O, jest Archangel. Ta postać też jest super. Jest naprawdę fajna, dlatego że może latać, strzela piórami. On chyba też się pojawia właśnie w X-Men Apocalypse, bo tam w ostatnim jakimś momencie traileru czy czegoś tam jest, że właśnie postać, znaczy czy w ostatnim, czy jakimś dowolnym miejscu traileru jest właśnie postać jego, która spada z nieba rzucając stalowymi piórami, także to chyba jego. Właśnie, jeszcze jest też film o Gambicie. Gambit jako postać właśnie w X-Men Geneza Wolverina też był bardzo spoko. Także na pewno tą postacią się zainteresuje. Znaczy, właśnie, to tak, bo jeśli chodzi o filmy Marvela, pojawiają się postacie, które wcześniej nie były takie jakby super mainstreamowe. Właśnie nie należące do Avengersów czy do X-Menów. Właśnie tak, Czarna Pantera, Doctor Strange. Ja chcę albo ciebie, albo ciebie. Nie, bo tych filmów naprawdę jest całkiem sporo jakichś. Znaczy też filmów DC, szczerze mówiąc. Znaczy, może tak, DC nie za bardzo się interesuje, tylko tyle, jak dowiedziałem się, że wychodzi w Lobo. To jakby na Kopernikonie, na panelu o superbohaterach, którzy powinni dostać swoje własne, swoją własną ekranizację. Pojawił się właśnie Lobo, został opisany jako taki Deadpool DC. To bardzo mnie zainteresowało, dlatego że po prostu no, postać była niesamowita Deadpoola. I teraz gdyby DC miało postać równie zabawną, to bardzo, to mógłby być bardzo spoko film. No, chyba że właśnie ludzie odpowiedzialni za DC zrobią ten film w sposób absolutnie niepasujący. Znaczy jakby nieodpowiadający mi, to znaczy... dobra, zrobię cięcie, bo mam drop. Tak, i wracając do mojej gadki, jakby nie, w sposób taki absolutnie nieodpowiadający mi, czyli ten będzie strasznie mroczny i w ogóle tak, wiecie, trochę jak Batman v Superman, czy sam film o Supermanie. No, tak naprawdę dla mnie nie wiem. Znaczy, nie mogę powiedzieć, że oglądałem wszystkie filmy o Batmanie, tam jakieś pamiętam. Dobra, dużo klocków. W każdym razie tak, nie oglądałem jakoś wszystkich filmów o Batmanie, nigdy mnie jakoś one za bardzo nie interesowały. Tak naprawdę dla mnie najlepsze filmy o Batmanie to chyba były zrobione przez Nolana. Zastanawiam się, co się stało z Cyklopem, bo tak nagle się zawiesił. Dobra, okej, tutaj chyba trzeba będzie Jean Grey, ona tylko w stanie jest coś zrobić. Aha, dobra, tu kogoś trzeba będzie jakby wprowadzić na... A, okej, dobra, to już. Skakuj, chłopie. Dobra, okej, mamy to. Także to. Filmy. Nie wiem, tak naprawdę jakby problem z nowymi grami jest taki, że do nowych gier potrzeba nowego sprzętu. Ja nawet nie jestem w stanie zagrać sobie Wiedźmina trójkę, bo po prostu mój laptop jeszcze nie daje rady. Aczkolwiek bardzo chcę, planuję sobie w niedługim czasie. Po wakacjach chyba jeszcze nie dam rady, dlatego że... Co? Aha, dobra, Cyklop jak go trafię, to się robi z nim coś takiego. Po wakacjach jeszcze nie, dlatego że mam wydatki związane z Kopernikonem. Chcę przygotować cosplay. Chcę w ogóle pojechać na Kopernikon, także nie będę po prostu w stanie. Jeszcze kupić sobie komputera, ale tak myślę, że w okolicy świąt powinienem mieć dobry komputer do Wiedźmina. I tak naprawdę w momencie, w którym będę mógł zagrać Wiedźmina, otwierają się przede mną gry, w które ja chciałem zagrać od jakiegoś czasu. Watch Dogsy, Shadow of Mordor. Właśnie, chyba też mi się wydaje, że został zapowiedziany nowy Shadow of Mordor. Znaczy, może nie został za... Znaczy, no właśnie. I teraz tak, kwestia tego. Czy nowy Shadow of Mordor został zapowiedziany, czy to jest po prostu takie gra na zasadzie, że kiedyś może będzie fajnie.
No, Gambit właśnie przeleciał. Także nie wiem. Ostatnio właśnie oglądałem filmik na TV Gry. Właśnie, którym było powiedziane, że... Dobra, tu jest ten, tu jest... Słyszę koguta. Na pokątną. Dobra. Tylko właśnie fakt, że... No, zgubiłem wątek. Czy Shadow of Mordor został zapowiedziany? Czy Shadow of Mordor jest na razie takie, no, może będzie kontynuacja i w sumie to tyle. Tyle wam powiem na ten temat. Wiem, że 2016 jest rokiem nowych Watch Dogsów. Dobra, ja zrobię tutaj cięcie, bo ktoś do mnie napisał, także widzimy się za moment. Dobra, już jestem sporo. Także 2016 jest rokiem nowych Watch Dogsów. Także zobaczymy. Może być bardzo fajne, bardzo interesujące. Aha, dobra, to on jest kogutem. Jakby, ja jestem jedną z tych osób, które nie przekreśliły nowych... Nie przekreśliły Watch Dogsów jakby w momencie wyjścia. Owszem, to nie było to, czego... Znaczy, przynajmniej też jakby... Ja w przypadku Watch Dogsów nie widziałem praktycznie nic. Ja do Watch Dogsów poszedłem na czysto. I Watch Dogsy całkiem, tak jak oglądam u Wojtka, bardzo mi się spodobały, także ja sam chciałbym kiedyś zagrać w Watch Dogsy. Tak naprawdę oglądam u Wojtka, a potem oglądam u Huśka. I Watch Dogsy były całkiem spoko. Właśnie też Watch Dogsy 2 mogą być... Watch Dogsy 2 wyglądają naprawdę interesująco, teraz już wiem. Jeżeli nie wyjdą dobrze, to cóż, trudno. Będzie taka sama sytuacja jak z Assassin's Creed Unity, które miało być super grą, a wyszło takie sobie. Z taką... Tak naprawdę z historią, w której nie wiadomo, o co chodzi. Bohater, który buntuje się przeciwko wszystkiemu. Romans, który nie byłby jakoś do końca potrzebny. Także tam... No i oczywiście błędy, jeszcze raz błędy. I asasyni, templerzy, którzy tak naprawdę nie wiadomo, o co walczą, bo żadna ze stron nie wspie... Ani nie opowiada się za, ani nie opowiada się przeciwko rewolucji francuskiej. No i że tak naprawdę to była sytuacja taka, żeby asasyni próbowali nie dopuścić do kompromitacji króla przez kradzież, przez spalenie jego listów. Ale też jakby nie zapobiegli w ogóle ścięciu go, spaleniu. Może to nie ten wiek, że się palił na stosie. Także ciężko to w ogóle jakkolwiek stwierdzić. Czy ja mam ciebie w ogóle jakkolwiek... Nie, dobra, to już jest przełączone, albo nie. Nie mogę tego przełączyć. Bo to otwierało przejście przecież dla studentów, to nie. Właśnie, jakby z tego co się mi daje, nie, z tyłu to jest ten Archangel, to nie jest Apokalipsa. Zresztą tak naprawdę Apokalipsy to... Ciężko w ogóle mówić o Apokalipsie. Dobra, okej, bo się tutaj teraz trochę pogubiłem. Trochę się zakręciłem. To wygląda jak elementy, które można zniszczyć. I tak jest. No tak naprawdę, no właśnie, jeśli chodzi też o... Jakby też wyszedł już nowy trailer do GTA 6 i GTA 6 to była gra, która mnie zaskoczyła absolutnie, dlatego że poziom graficzny tej gry jest już nieprawdopodobny. I naprawdę widząc trailer, zastanawiałem się, czy to jeszcze jest gra, czy to jest rzeczywistość, bo to tak naprawdę już było tak fotorealistyczne. Także to, no oczywiście z gier jest Escape from Tarkov, to wiem. To jest takie... No właśnie, trochę tak ciężko trochę stwierdzić, co to będzie. Znaczy, jakby ciężko mi to porównywać jakkolwiek, bo to po prostu wygląda takie... Taki trochę... Taki survival bez żadnych elementów nadprzyrodzonych chyba, z tego co ja wiem na ten moment. Nie wiem jak jest... Nie wiem jakby jest naprawdę. Także to. Dobra. No oczywiście 2011 to jest nowy Assassin's Creed Empire,
którego widziałem pierwsze materiały i jest bardzo interesujący. Oczywiście jakby sama zapowiedź, że ma być to gra czerpiąca z Wiedźmina Trójki, ma to być gra tworzona przez studio, które stworzyło Black Flaga. Ma być to po prostu zrobione przez jakby... Ma być coraz większy od Black Flaga, ma być pływanie po morzach, co prawda nie będzie bitew morskich, ale w okresie jakby starożytnego Egiptu nie jest aż takie dziwne. Jest to oczywiście historia o niewolniku, także trochę nawiązanie, jakby powrót trochę do motywu fabularnego z Assassin's Creed Freedom Cry, który mi osobiście bardzo odpowiadał. Znaczy też do oglądania tak naprawdę, ale jakby dobra, to się nie liczy. Jakby sam fakt oglądania tego był bardzo spoko. Professor X has agreed to let me care for the Tesseract. He has. Of course. He knows I'm good with technology. And he knows you'll double cross him at the drop of your helmet. Well, that's no way to treat a lady, Summers. Dobra. Make sure the children are protected. I'll take care of these two. Dobra, okej, tak naprawdę ostatnie. No running in the hall. How many times must I say it? No running in the hallway. Bestia. Oh. Bestia też jest spoko. Jest fajnie. Znaczy, dobra, jeśli chodzi o bestię, to właśnie chyba bardziej podoba mi się wersja Hanka McCoya. Niż ta poprzednia. Nawet nie wiem, w sumie, kto ją grał. Właśnie. We seem to have upset the natives. Deal with them. Yeah, yeah, we get it. Mi się wydaje, że chyba jakoś niedługo ma powstać trzeci i ostatni film. Trzeci i ostatni film o Wolverine. Znaczy ostatni w sensie z Hugh Jackmanem. Nie wiadomo potem, kto ma być. Jakby pogłoska o tym, że to ma być Tom Hardy, jest po prostu zajebista, dlatego że Tom Hardy jakby... To też może jakby być to, że Tom Hardy zostanie wybrany do wcielenia się w bardzo takie znane role, bo tak naprawdę zaczął od Mad Maxa. I zagrał go bardzo dobrze. I teraz gdyby zagrał dobrego Wolverina, to myślę, że mógłby też właśnie zdobyć serce. Mógłby zdobyć serca fanów Marvela i fanów Hugh Jackmana za bycie dobrym Wolverinem. Aha, dobra, tutaj trzeba byłoby jeszcze drugą postać. Oczywiście też film o Czarnej Panterze. Dobra, hej. Dobra, okej, ja muszę najpierw pozbyć się tamtych strzelców. Bo oni mnie irytują już. Dobra, okej, jestem tylko na... Tylko, że ja jestem teraz na drodze... Juggernauta. No tak, oni mogą się rozmrozić, czyli trzeba po prostu ich... Dobra. Mamy już wszystkich załatwionych, tylko tutaj właśnie trzeba nam Jean Grey. To jest pewnie jakaś czołówka z jakiejś bajki, której ja nie rozpoznaję, bo nigdy bajek X-Menów nie oglądałem. What a fuck, mate. Dobra, okej, zajmijmy się tutaj tymi elementami, dlatego że za nie jest po prostu mini zestaw. Juggernaut może poczekać, a jak nie, to po prostu nawet będziemy... Powtórzymy to po prostu jeszcze raz, to nawet nie ma jakiegoś wielkiego problemu. A mini zestaw drugi zawsze się przyda. No, Jean. Dobra, okej, i mamy drugi mini zestaw. Teraz właśnie tylko kwestia... zajęcia się Juggernautem.
chill out a little. Now I'm mad! Dobra, okej, on teraz wyzywa przelupasów. Ale sam też będzie rzucał. Tylko że ja nie chcę. No i ataki telekinetyczne są słabe. Więc tak naprawdę Jinga jest tutaj tylko po to, żeby zająć się tym Juggernautem. Dobra, okej, okay. I najszybciej po prostu Icemanem. Dobra, okej, okay. I mamy to. Okay. Tutaj też powinniśmy być bezpieczni, bez zagrożenia ze strony Juggernauta. On też się nie pojawia w ogóle, jakby nie... Tutaj trzeba... Bestie, bo to on jest naukowcem. Właśnie, to też pojawiają się te jego zwierzęce zmysły. Widzicie, nie pamiętam. Nie pamiętam, czy w filmie, jakby w poprzednich częściach X-Menów Bestia byłby pod postacią człowieka, czy właśnie tylko pod postacią bestii. Ja też w sumie powiedziałem, że tego, że bestia był lepszy pod postacią jakby grany przez Hanka McCoya, a Hank McCoy to jest bestia, także tutaj pomyliłem straszną głupotę. Chodziło mi o to, że po prostu... No teraz właśnie zapomniałem, jak ten aktor się nazywa. Ale to jest aktor, który w tym Mad Maxie grał... To jest aktor, który grał Nuxa w najnowszym Mad Maxie, ale za Chiny teraz nie pamiętam, jak on się nazywał. Nie, naprawdę sobie nie przypomnę teraz, jak on się nazywał. Musiałbym to sprawdzić, albo właśnie przy X-Menach, albo przy Mad Maxie. Żeby wiedzieć, jak on się do cholery nazywał. Dobra, ja wiem, że tego nie zrobisz. Dobra, to weźmy sobie, żeby... jak najwięcej klocków, żeby to po prostu jak najszybciej zbudować. On był też w Top Gear, ale kurczę, ja naprawdę nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć, jak on się nazywał. Mam teraz jakiś zanik po prostu mózgowy. Dobra, okej. Okay. Tak, my musimy przesunąć dźwig. Wiecie, to jest po prostu taki, taka, wiecie, jakby, wydaje mi się, że wiecie, o kogo chodzi, znaczy, wydaje mi się, że to jak powiedziałem, to wiecie, o która chodzi, o, tak powiem. Może on ma dużą głowę, jak on głupio. Is a blank page, Juggernaut. Now I shall write on it. Ah! My head, Charles. Dummy! Jean! Tak, to jest postać, której atak z powietrza jest atakiem głową. Atak... Gdyby to jeszcze był atak głową bez hełmie, to można byłoby to zrobić. Atak głową bez hełmu. To jest absolutnie bezsensowne.
Znaczy, nawet tutaj jest bardzo głupia postać, tak, ja strasznie jej nie lubię. Dobra, okej, załatwmy wszystkich i... Jak mówię wszystkich, to wszystkich. Goddammit. No już zamrażaj się. Drągalu, okej. Oh my stars and garters. What does that even mean? Magneto got away. That is most unfortunate. I think that means we'll owe Nick Fury a few favors. Dobra, okej, skończyliśmy poziom. O X-Men, oczywiście będzie trzeba zająć się przysługami dla Nicka Fury'ego. Właśnie Storm, Iceman i Bestia. Po prostu jak ja się cieszę, że tej nazwy nie przetłumaczyli, bo przetłumaczenie jako Człowiek Lód byłoby straszne. Straszne! Horrible. Dobra, okej, okay, mamy 668. Zebrałbym 2000 mniej i byłaby liczba bestii w tysiącach. A tak to niestety nie ma. Thanks for sending Agent Coulson to help with the cleanup here. You were assisting S.H.I.E.L.D. at the time. Besides, I can expense it. But there's something else I need you to help me with. Magneto has stolen the Tesseract and we've tracked its energy signature to Latveria. It's finally time for Operation Latveria to get underway. Why'd it take so long to plan? Approvals, countersignatures, four rounds of notes. You can't believe the bureaucracy I deal with. If Doom combines the power of the Tesseract with those cosmic bricks... It could be very dangerous. He has to be stopped. Yeah, it's... No, not yet. It's clobbering time. Are you going to tell them, sir? One threat at a time, Coulson. Dobra. I hope you ain't expecting us to walk to Latveria, Reed. You could use the exercise. Shed a few of those extra boulders. I'll shed you in a minute. Yikes! Niewidzialna kobieta. A czemu mnie wywaliło tutaj? Seriously, you guys? How are you planning on getting us there, Reed? In the Fantastic Car, of course. I think it's still stowed away in Central Park somewhere. Dobra. Myślę, że możemy na tym odcinek zakończyć. Hello, Fantastic Four. You're needed in Latveria right away. The Fantastic Car should get you there quickly enough. Dobrze, także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. A także na razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.